Dzień dobry, witam Was w kolejnym vlogu. Na dzisiaj przygotowałam dla Was taki zakupowy haul. Nie w sumie miałby tylko ten zakupowy haul, ale tak pomyślałam sobie, że coś do Was dobram. Ja wróciłam z pracy już jakiś czas temu. Dzisiaj jest w ogóle piątek. W piątek on troszkę wcześniej. Udaje mi się tak skończyć, że fajnie, mam taki czas, że dzieci są jeszcze w szkole, a ja jeszcze mam chwilę właśnie, żeby no coś tam ogarnąć. Tak jak się to właśnie ogarniałam, jeszcze sprzątałam coś tam. No i będę zrobić obiad, albo sobie po prostu odpocząć i coś tam zrobić dla siebie, albo jechać na zakup prosto po pracy właśnie, żeby też mieć z głowy. Tak robiłam wcześniej właśnie, że jechałam na zakupy, no bo dzieci i tak w szkole, więc wykorzystywałam ten czas, ale w sumie ja teraz trochę to chciałam zmienić sobie, ten jakby tą rutynę, że tak powiem, piątkową, że nie od razu prosto po pracy na zakupy, tylko najpierw do domu. No i fajnie, bo dużo sobie ogarnęłam właśnie w tym czasie. Takie, to się całkiem inaczej sprząta w domu, jak się jest samemu, bez dzieci, a nie z dziećmi, bo wkręcisz się w całe to sprzątanie, a za chwilkę dziecko przychodzi i mamo to, mamo tamto i ja po prostu już jestem wyrwana z tego wszystkiego. Ja właśnie muszę być w takim transie sprzątania, żeby mi to wszystko po prostu szło. Dobra, dzieci za chwilkę przyjdą do szkoły, jeszcze pół godzinki, Damian po nich pójdzie, a ja się biorę za obiad, więc zaczynamy od gotowania, a ten zakupowy haul zostawimy na później. Tutaj już mam przygotowane rzeczy do dzisiejszego obiadu, mięsko mielone, dwie passaty, takie półlitrowe, cebula, tutaj cebulka, czosnek, tutaj też mam jajko przygotowane. I co to będzie dzisiaj? Co to będzie na obiad? Odwieczny dylemat chyba w większości mam, co tu zrobić na obiad, nie? Bardzo często nie mamy pomysłu, zastanawiamy się, co robić i tak sobie pomyślałam, że ostatnio nie było dawno pulpetów pomidorowych. Nie, pulpetów pomidorowych, jedzą. Pulpetów w sosie pomidorowym nie było dawno. I tak właśnie dzisiaj będą na obiad. A wpadłam na to w ten sposób, dlatego że przeglądałam moją zamrażarkę. Po prostu mam tak zapchaną zamrażarkę. Ja nie wiem w ogóle, co ja robię. Ale ja zamiast ją odgruzowywać, bo taki mam plan, żeby po prostu ją, wiecie, odgruzowywać. Żeby ją oczyszczać, to ja po prostu mam ją tak zapchaną, że teraz gdybym kupiła sobie choćby bochenek chleba, to ja nie mam gdzie go po prostu zamrozić, aż jestem na siebie zła. I robiłam taki przegląd tych półek w ogóle, co ja tam mam, bo wiecie, jak coś leży tam na pnie gdzieś, no to nawet człowiek nie pamięta, co tam już trzyma. Więc wyjęłam właśnie mięso zmielone, które miałam zamrożone w tym zamrażalniku. I tak sobie pomyślałam, że zrobię pulpeciki w sosie pomidorowym, bo dawno w sumie nie było. I dzisiaj będą to przepisy z tak. To będzie taki zmodyfikowany przepis. Ja zawsze robiłam pulpety, w sumie nigdy nie robiłam z Thermomixa. Zawsze robiłam tak, że po prostu swoje pulwiecze. No normalnie, więc lepiłam te kulki, cebulka, czosnek, przyprawy, passata zalewałam, to troszkę wcześniej podsmażałam to, żeby to mięsko tak się ścięło, opatrzając je wcześniej w mące i wtedy właśnie zalewałam passatą i dosiłam i... No i tak powstawały pulpety. A dzisiaj zrobię sobie je na Thermomixie, ale ja sobie ten przepis zmodyfikuję i zrobię to po prostu po swojemu. Bo tutaj jest tak, już Wam mówię, bo tutaj jest tak. Aha, właśnie, bo to jest chleb, żeby namoczyć w bułce i no i wiecie, też z mięsem. Ja nieraz też tak robię, ale dzisiaj nie mam pieczywa takiego, znaczy mam tylko normalne pieczywo właśnie. A jak wiecie, ja muszę piec, znaczy piec, gotować bezglutenowo dla Zosi, bo ona też będzie jadła te pulpety. Więc nie mogę dać takiego chleba. A dzisiaj ostatnią bułkę jej wyjęłam do szkoły z zamrażarki właśnie, tą jej bułkę bez glutenu. Więc robię po prostu, ominę to. Więc będą takie pulpety dzisiaj bez mleka ani bułki namoczonej. Więc to ominę po prostu. Ja troszkę właśnie nie wiem, czy mam. Muszę jeszcze sprawdzić. Tutaj jest mięso wołowe. Ja mam mięso wieprzowe, więc robię z wieprzowego. Zamiast dwóch jajek dam jedno, bo jeszcze jadę dzisiaj na zakupy, bo tylko jedno jajko mi zostało. Jedno sobie zjadłam na śniadanie, na dwa sobie zrobiłam dzisiaj na śniadanie, więc tylko jedno mi zostało. Także ja to sobie, wiecie, modyfikuję te przepisy, robię po swojemu. Chodzi tylko o to, że tutaj w misce będą mi się gotować, sos będzie mi się robić, a na górze w waromie, tej waromie to muszę powiedzieć, że w ogóle prawie nie używam. Ale dzisiaj właśnie wykorzystam. Tak to wygląda. Muszę to tak trzymać, bo sobie zrobiłam o takie pole widzenia. Tutaj na górze będzie w tym koszyczku będą pulpety, gotować się na parze, a w misce będzie robiony sos. Także tak to dzisiaj będzie wyglądać. A za oknem u nas deszcz pada dzisiaj cały dzień i wczoraj padało i całą noc.
jest tak strasznie mokro, dzisiaj szłam do szkoły z dziećmi, to wszędzie na tych łąkach po prostu pozalewane wszystko jest. Dobra, tutaj już mam natkę pietruszki i czosnek posiekaną i teraz dodam do tego tylko jajko, mięso i to mi się wszystko ładnie wyrobi. Aha, no i jeszcze oczywiście przyprawię solami pieprzem. Mięsko już wyrobione. Muszę wam powiedzieć, że pierwszy raz też w Thermomixie w ogóle wyrabiam mięso, bo zawsze, no zawsze ręką wyrabiałam na pulpety. A tu dzisiaj pierwszy raz, czemu nie? Po co się męczyć, skoro można sobie ułatwić? No dobra, to lepimy kulki. Pulpeciki ulepione. Wcześniej to natłuściłam tą oliwą, bo tak było właśnie, żeby pewnie po to, żeby nie przywarły. I te pulpety będę miała na dwa dni, dlatego że będziemy je jedli tylko z dziećmi, a z dziećmi to ja tam zjem z trzy, to jest góra, jak na jeden obiad. Dzieciaki to myślę, że dwa, Antek myślę, że jednego zje, jak zje dwa, to będzie dobrze. Zosia to dwa, góra też, więc na dwa dni nam taki obiad wystarczy. A mówię dlatego ja z dziećmi, dlatego że Damian będzie robił coś innego dla siebie. A tutaj jest Damiana danie. Fasolka po bretońsku będzie sobie robił. Tutaj moczy mu się fasola. Dlatego ma tam jeszcze boczek w lodówce, kiełbaskę. Także my mamy z dziećmi jedno, a on tutaj drugie. I to nie jest tak, że my sobie gotujemy osobno zawsze te obiady, tylko po prostu fasolkę po bretońsku je tylko on. Ja nie przypadam za fasolką po bretońsku. Dzieciaki też nie. Dlatego jak robi fasolkę, to tylko dla siebie. No i tak się zgadaliśmy, że on sobie zrobi fasolkę, też będzie pewnie miał na dwa dni, a ja będę miała z dziećmi te pulpety. Czyli tak w sumie wyszło, że obydwoje będziemy mieli w sosie pomidorowym. Tylko że ja z dziećmi pulpety, a on fasolkę. Tutaj już mam przygotowaną oliwę, czosnek i cebulkę. Teraz to wszystko posiekam. I będziemy robić sos. Składniki już sobie zgarnęłam ze ścianek i teraz to wszystko będziemy chwilkę dusić, a potem tylko zalejemy pasatą pomidorową. Tą pasatę przyprawiłam jeszcze sobie solą, pieprzem. Teraz nakładam na górę tą waronę z pulpecikami. Przykrywamy. I zaczynamy gotowanie pulpetów. Ja już sobie będę sprzątać teraz. A tu będzie mi się gotować. Na dole mamy sos pomidorowy, a na górze pulpeciki się robią na parze. Ile to ma być? 20 minut. A tutaj mam coś, co jeszcze dodam do pulpetów. I jest to koperek. Zamrożony. Słuchajcie, uchował się jeszcze, go z Polski go przywiozłam. Nie wiem, jak to się stało, że on się jeszcze uchował, bo to jak mówiłam wam właśnie, przeglądałam zamrażarkę. No i właśnie znalazłam jeszcze koperek zamrożony. Zapomniałam sobie, że jeszcze jest. No i mówię, no nie, no trzeba to wszystko zużywać przecież, bo nie może to leżeć nie wiadomo ile. Ale a propos tego koperku, to chciałam powiedzieć właśnie, że jak jeździmy autem do Polski na urlop, to staram się pamiętać, żeby przywieźć troszkę zieleniny. I tu mam na myśli pietruszkę, natkę pietruszki i koperek. Nie robię nie wiadomo jakich dużych zapasów, ale takie tam 2-3 większe pęczki zawsze staram się wziąć. Jak przyjeżdżamy, to je tylko myję, suszę, siekam i sobie właśnie mrożę w takie, no, na przykład tutaj pudełeczko, tu miałam koperek. Dlaczego tak robię? W Anglii jest koperek, to nie jest tak, że go tutaj nie ma, ale ten taki kupiony w supermarkecie, wiecie, taki zafaliowany, no to powiem wam, ja nie wiem, no dla mnie to on w ogóle nie pachnie, naprawdę to jest bez porównania. Jest nawet taki ten zapach i ten posmak, to taki trochę, nie wiem, jakby taką chemią mi trochę podjeżdża. Bardzo rzadko kupuję ten właśnie taki w supermarkecie koperek. To też zależy pewnie w którym sklepie, ale często jest tak, że właśnie taki pakowany w folii, w paczce, to on tak nawet nie pachnie jak koperek, muszę wam powiedzieć. Dlatego staram zawsze pamiętać się właśnie, jak jedziemy autem, o tej zieleninie. No i uchował się tu jeszcze ten koperek, więc sobie go też chcę zużyć. No i to też tak właśnie podsunęło jeszcze mi ten pomysł, jeszcze bardziej z tymi pulpetami na dzisiaj. Tak sobie pomyślałam, że jak zrobię te pulpety w sosie właśnie pomidorowym, to jeszcze dodam tego koperku.
No i będzie jak znalazł, przy okazji zużyje sobie ten koperek. I pulpeciki gotowe. Tak to wyszło. Tu już jestem przekrojony, bo sprawdzałam wcześniej, czy się na pewno zrobiły. No a na dole w miejsce jest sos. Przelewałam sobie sos do garnka, żeby już, wiecie, umyć sobie miso Thermomixa, no i żeby to już było gotowe w garnku, bo w tym będę przetrzymywać. No i tak sobie pochlapałam wszystko. Także jak macie do przelewania pomidorowe rzeczy, to radzę Wam to robić nad zlewem, albo właśnie jakoś do zlewu włożyć garnek i rozlewać, bo potem będziecie mieli wszystko zachlapane, tak jak ja. I obiadek gotowy. Jeśli szukacie pomysłu i inspiracji do obiadu, a dawno nie jedliście pulpetów w sosie pomidorowym, to voilà, proszę bardzo. Ja podaję to w takich głębokich talerzach, bo tak po prostu jest wygodniej. Tym bardziej dzieciom, wiecie, nie wylatuje z tego talerza, tylko wszystko jest w głębokim i ten sosik wtedy fajnie nie rozlewa się na cały talerz, tylko jest w miejscu. Ja już po gotowaniu, dzieci jedzą obiad, ja jeszcze nie jem teraz, bo później mam śniadanie i po prostu nie mam na razie ochoty. Nie będę jadła na siłę, zresztą od tego gotowania i stania w kuchni to już mi się odechciało, bo nawet, powiem Wam, trochę się nastałam, bo najpierw sprzątałam przed gotowaniem, ogarniałam wszystko, potem sprzątanie po gotowaniu, także no, cieszę się, że w końcu wyszłam z tej kuchni, a teraz sobie otworzę paczkę z Wami. Tutaj mam paczkę z Chicken Maxa. Przyszła właśnie dzisiaj, była już, czekała na mnie, jak wróciłam z pracy i tak sobie właśnie pomyślałam, że dopiero jak zrobię obiad, ogarnę, poogarniam wszystko, to na spokojnie sobie ją otworzę. Zamówiłam kilka ubrań, ale głównym takim ubraniem to jest w ogóle czarna bluza, którą zamówiłam na prezent dla mojego brata. Ma niedługo urodziny. Tak ogólnie nie wiedziałam, co mu kupić. Spytałam o podpowiedź jego dziewczynę. Mi się wydaje, że najlepiej jest tak spytać najbliższe osoby. One chyba najlepiej wiedzą, co ta druga osoba potrzebuje. I ona mi właśnie poradziła tą bluzę. To znaczy tak nie wprost, ale mówi właśnie, że ostatnio jemu się powiedziała mi, że ostatnio w pranie popsuła mu się jego bluza, no i on właśnie tak nie mógł jej odżałować, bo mówi, że to czarna taka, ona była czarna z taką kieszonką tutaj, no i ta kieszonka właśnie, ona była z takiej jakby skórki i ona się porwała. No i tak stwierdziłam, że rozejrzę się też za jakąś czarną bluzą dla niego. No i tak patrzyłam na stronie Chicken Maxa, znalazłam, zobaczymy, jakie to przyszło. Bo na zdjęciu tak trochę mi się ten kolor nie podobał, znaczy to czarna, ona przeczarna, ja mówię kolor, tylko że ten kolor był taki jakiś, nie wiem, taki mało czarny, ale to zdjęcie, nie, napisało, że czarna jest, więc zobaczymy zaraz. Zamówiłam do tego jeszcze kilka innych rzeczy, jakąś tam polówkę, koszulkę, zaraz Wam pokażę, ale to tak przy okazji po prostu, bo były to fajne rzeczy i w bardzo dobrej cenie, więc stwierdziłam, że po prostu przy okazji zamówię. Zawsze mogę to iść do sklepu oddać i tak te koszulki to z myślą jedną na Damiana, a drugą właśnie jeszcze dla mojego brata. No, dobra, otwieramy. Zaszujecie ten obiad? Smaczny? Okej. Ja się nastałam w kuchni. Tyle serca włożyłam, tylko żeby było to usłyszeć. No, smaczny. Bez entuzjazmu. O Jezu, tyle ja tych rzeczy zamówiłam? Niemożliwe. A, bo ja sobie jeszcze zamówiłam taką spódniczkę. Zapomniałam o tym w ogóle. Ulala. O matko. Dwie spódniczki. Toż to jakaś pomyłka jest w ogóle. Ale numer. No nic, jedna jest do oddania przecież. Znaczy przynajmniej jedna. O nie, nie. Też tak właśnie jakoś dużo mi za tą paczkę wyszło, ale mówię, dobra, sobie to jeszcze później posprawdzam. Dobra, oglądamy najpierw. Więc tak, zamówiłam mu te dwie bluzy, bo stwierdziłam, że zobaczymy, jakie one będą, bo też rozmiary nieraz wypadają inaczej. Właśnie Marysia mówiła mi, jego dziewczyna, że wszystkie bluzy ma M-ki, więc powinny być dobre. No ale wiecie, jak to jest. Rozmiar rozmiarowi nierówny, firma firmie też, więc zobaczymy. Ta jest jedna Calvina Kleina, a ta jest Tommy Jeans. Dobra, powiem Wam tak, ta Calvina Kleina to po prostu porażka jest. Porażka, już Wam mówię dlaczego, materiał. Materiał jest denny, 50% bawełny, 50% poliestru. Od razu jak ją otworzyłam, to mówię, że coś tu nie tak z tą bluzą jest, taki w ogóle beznadziejny. Pod spodem jakiś taki sztuczny, taki polarek jakby coś. Nie, no, słaby bardzo materiał, naprawdę. Taki
bym powiedziała, bardzo, bardzo słaby. Także niby wzór bluzy fajny, bo właśnie cała czarna i tylko tutaj taki znaczek. Taka delikatna, rzeczywiście mogłaby do wszystkiego pasować, ale materiał do niczego. I też mi się wydaje, że on nie chciałby chodzić w bluzie z takim podbiciem. O, nawet tu widać, trochę prześwituje, ten materiał jest cieniutki. Ta bluza już jest dużo fajniejsza, już ten materiał jest dużo, dużo lepszy, taki przyjemniejszy. Też jest takim podbiciem takiego polarku. No właśnie, ja nie jestem pewna, czy on będzie coś takiego chciał, czy on takie coś lubi w ogóle. Ale też ładna właśnie jest taka delikatna, bo tutaj ma tylko taki mały znaczek, a tutaj na rękawie ma ten Tommy Jeans jeszcze, więc wydaje mi się, że fajna ogólnie, jak na taką niby zwykła czarna bluza, ale ma tu jakiś taki akcent, o. Więc nie wiem sama w sumie, muszę to sobie jeszcze przemyśleć. A tutaj mam taką polówkę, ona na zdjęciu wyglądała fajnie, bo czarna, a tutaj właśnie z taką biało-brązową wstawką, ale powiem Wam, że beznadzieja ogólnie. Materiał też w ogóle, nie wiem, ja w ogóle nie czytałam tych, jakie to są materiały, ja nie wiem w ogóle o co chodzi. Ale beznadziejny materiał, w ogóle nie przepuszczający jakby powietrza i na dole jest tak beznadziejnie zwężana. Ja tego też w ogóle na zdjęciu nie widziałam, także nie fajne ani dla Roberta, ani dla Damiana, bo myślałam właśnie, że będzie albo dla Roberta, albo dla Damiana, ale to jest do oddania. I tutaj jeszcze taką koszulkę wzięłam. To jest z tej firmy Polis. Już kiedyś Damian miał z niej, coś miał, spodnie na pewno miał i chyba też, nie wiem, czy nie koszulkę. Także wiedziałam, że to jest fajna firma. 100% bawełny, więc fajny materiał. To ta koszulka fajna. Także zobaczę, albo będzie dla Roberta, albo dla Damiana. I tutaj jeszcze mam taką spódniczkę. Spodobało mi się to, bo to jest taka spódniczko, spodenki. Spodenki... spódnico, spodenki, coś takiego, taka sportowa, one są takie też z takiego materiału rozciągającego, no, taka ciekawa mi się wydała, nie wiem, czy w sumie, no nie wiem, muszę to później przymierzyć i zobaczyć, nie wiem, czy jednak będę się czuła komfortowo w czymś takim. Białej spódniczki jeszcze nie miałam, przynajmniej już dawno nie pamiętam, także tak mnie to właśnie skusiło. Zobaczymy. No i nie wiem, jak to się stało, że zamówiłam w ogóle dwie. Także jedna jest na pewno do oddania, a tam zobaczę. Dobra, to tyle, jeśli chodzi o te zakupy. Przed chwilką jeszcze sobie podjadłam tych pulpecików i muszę Wam powiedzieć, że ten sos wyszedł przepyszny. Polecam Wam bardzo. Pulpety w sosie pomidorowym. Oddam na pewno większość rzeczy. Tylko na tą bluzą jedną się zastanawiam, tą spódniczkę sobie jeszcze zobaczę. Tą paczką z Ticket Maxa to muszę Wam powiedzieć, że się zawiodłam. Ja w ogóle nie lubię bardzo zamawiać ubrań online. I mimo tego, że teraz to jest tak powszechne, tak, takie proste w ogóle, ta paczka jest najlepszym przykładem tego, że ja nie jestem zwolenniczką takiego zamawiania ubrań online. Ja jednak jestem tym typem, który lubi dotknąć, zobaczyć, przymierzyć. Mimo tego, że zamawiam bardzo dużo rzeczy online, bo jak mnie oglądacie, to nieraz widzicie, że pokazuję, że coś tam zamówiłam. Przeważnie z Amazona. Tak, nie będę ukrywać, że Amazon jest moim faworytem, jeśli chodzi o jakieś tam rzeczy. Ale to wynika też z tego, że mają zazwyczaj najlepsze oferty cenowe, które zazwyczaj porównuję przed kupnem czegoś. No i a przesyłka jest praktycznie na drugi dzień, więc bardzo lubię zamawiać z Amazona, ale nie ciuchy właśnie. Ciuchy jednak ja wolę w tym sklepie zobaczyć, przymierzyć. No, także ta paczka bardzo słaba, większość tych rzeczy oddam. Zastanawiam się tylko, czy nie zostawi tej bluzy, tej Tommy Jeans, ale to zobaczymy jeszcze. To już teraz się żegnam z Wami wszystkimi. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, to pamiętajcie proszę o danie łapki w górę. Będzie mi również bardzo miło, jeśli zostawicie jakiś komentarz, ślad po sobie. I jeśli jesteście po raz pierwszy, to zapraszam Was również do subskrypcji tego kanału, a będziecie wtedy na bieżąco. Jestem ciekawa, co Wy myślicie na temat takich zakupów online. Jesteście zwolennikami takich zakupów, czy też nie? Jakie widzicie wady, jakie zalety? Ciekawa jestem, czy jest tutaj więcej takich zwolenników zamawiania tych ubrań online, czy jednak, czy raczej tak jak ja, wolicie po prostu iść do sklepu, zobaczyć i przymierzyć. Wiadomo, że każdy lubi co innego. Także zapraszam Was do dyskusji w komentarzach. Dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. Pozdrawiam Was mocno i do zobaczenia w kolejnym vlogu.